No i streetball w Tychach się rozkręcił na dobre. W tej chwili kategoria gimnazjum 95-97, ale na parkiecie rozszyki 95 Katowice. Nie wiem. Józefów, rok starsi są Katowiczanie. Klimek, Jezela, Hulewicz. Zobaczymy, ale Tychy grają u siebie, znają ten parking. No, głupie by było, jakby tutaj Katowice przegrały. Oj, na pewno powalczą chłopacy z Tychów. Byli kadrowicze śląska i przyszli kadrowicze. Ładnie teraz poszedł. Tutaj kadeci zapowiadają, że będą troszkę ostrożnie grać. Liga się zaczyna już za tydzień, a wiemy, że nie ma śmiechów. Tu ten rocznik 95 już walczył o Mistrzostwo Śląska i granie w Polsce, także panowie uważać na kontuzję. Hulewicz. A my zobaczymy tutaj na drugim parkiecie. Też ten sam rocznik, tutaj widzę Oświęcim gra z Tychami. Druga drużyna. Tychy wystawili tutaj chyba na tym turnieju na 50 drużyn, chyba ze 40. Po co drugi? Może nie, ale koło ponad 30. Przeszło. Basej. 97 rocznik. No ale Maciąg na koszt, to jest najważniejsze, poszedł. Ten może na 97? Tak. Może pójdzie w ślady Stanferda Sanego i kiedyś zagra w kadrze Polski, zobaczymy. Na razie pozdrawiamy wszystkich zawodników, którzy nie grają streetballa. O, walka jest. A to są faule, no tak, tu są takie zasady, że jak nie zawoła, to nie ma faulu. Dziewczyny, ile tu jest dziewczyn z tych? Z Tychów? Dużo, nie? No cztery zespoły? Więcej. Myślicie, że wszystkie nagrody zostaną tutaj w Tychach? Ja myślę, że wyjadą. Okej. Ile? 7-1. Oczywiście 7-1 to nie tylko Oświęcim basket. No, troszkę takie kategorie niesprawiedliwe, bo najlepsze kategorie, jeżeli są takie, jeżeli są dwa roczniki razem, a tutaj mamy trzy roczniki. Od 9-6 do od 9-7 do 9-5. Ale za to rocznik 9-8 ma swoją kategorię, jak wam idzie. No, pierwszy raz jeszcze graliśmy 4-2, nie? Tak? Z kim? No z Rudą Śląską. Jakimiś tam chyba. Coś tam USA na. A teraz wygracie, tak? Teraz wygramy. Okej. Okay. Specjalnie dla Polski Koszykówki Młodzieżowej z turnieju koszykówki ulicznej, drugiego turnieju streetballa przed halą Big Stara w Tychach. Zimi.